W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W czwartek, 5 lutego, pragnę wszystkich bardzo serdecznie powitać i pozdrowić i życzyć dobrego dnia. A dzisiejszy dzień przynosi nam Słowo Boże z Księgi proroka Sofoniasza z 1 rozdziału i z Ewangelii Mateusza z rozdziału 24. Posłuchajcie. Milczcie przed obliczem Wszechmogącego Pana, gdyż bliski jest dzień Pana. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Moi drodzy, kiedy przeczytałem te słowa wyznaczone na dzień dzisiejszy, to przede wszystkim moje myśli skoncentrowane zostały na słowie milczeć. Milczcie. Milczenie. I od razu z tyłu głowy przypomniały mi się wydarzenia, tragiczne wydarzenia ostatnich dni. Prawie 2 tygodnie temu mieliśmy katastrofę, wybór gazu na plebanii w Szopienicach. Pamiętam, że kiedy tam przyjechałem na miejsce katastrofy, strażacy pracowali, wynosili gruz cegła po cegle, natomiast wszyscy tacy jak ja, możemy powiedzieć trochę gapiowie, stali w ciszy i milczeniu. Od czasu do czasu tylko zbierała się grupa, żeby ustalać dalsze procedury, dalszy plan działania. Nie było co powiedzieć. Pozostało milczenie. I myślę, że tak samo milczeniem przyjęliśmy to wydarzenie, które miało miejsce, tragiczne wydarzenie w miniony poniedziałek. Mam tu na myśli trzęsienie ziemi w Turcji i w Syrii. Codziennie dowiadujemy się, że liczba tych, którzy zginęli pod gruzami, wzrasta. Już chyba dochodzi nawet do 10 tysięcy, a niektórzy uważają, że ta liczba wzrośnie aż 8-krotnie. Trudno to sobie wyobrazić. Patrząc na te straszne obrazy, pozostaje tylko milczenie i może zaduma nad tym, że ulotne jest życie człowieka, nad tym, że nie wiemy, co nam przyniesie jutrzejszy dzień. A może te wydarzenia dzieją się po to, żebyśmy właśnie się zastanowili i doszli do upamiętania, jak mówi Pan Jezus, bo dzień Pański jest blisko. Przyjdzie o czasie, o godzinie, której się nie domyślamy. Jak więc przeżywać ten czas? Z jednej strony milczenie, ale z drugiej strony przypomina mi się jeszcze coś innego, coś całkowicie odwrotnego. Mianowicie w miniony wtorek byłem na premierze filmu dokumentalnego poświęconego Zofii Kossak-Szczuckiej-Szatkowskiej. Ona w 1942 roku, kiedy ukrywała się w Warszawie, wystosowała taki protest, odezwę i pisała tam, że świat patrzy w milczeniu na zbrodnię straszliwą. Na wszystko, co widziały dzieje, świat milczy, pisała. Rzeź milionów bezbronnych ludzi dokonywa się wśród powszechnego, złowrogiego milczenia. Milczą Kaci, milczą Anglia i Ameryka i wpływowe żydostwo, milczą i Polacy. Tego milczenia dłużej tolerować nie można. Jakiekolwiek są pobudki, jest ono nikczemne. Kto milczy w obliczu mordu, staje się wspólnikiem mordercy. Dlaczego o tym mówię? Bo są takie sytuacje i takie wydarzenia, kiedy nie możemy milczeć. Kiedy musimy wręcz krzyczeć wtedy, kiedy dzieje się niesprawiedliwość, bezprawie, przemoc, wtedy, kiedy nie szanuje się drugiego człowieka. Bo kiedy staniemy przed obliczem Pana i rzeczywiście pozostaje nam tylko milczenie, bo czegoś nie zrobiliśmy, nie zaniedbaliśmy, bo nie krzyczeliśmy, nie wołaliśmy, nie protestowaliśmy wtedy, kiedy trzeba to było uczynić. Wszechmogący jest Pan. Pamiętajmy,
że kiedyś, i o tym mówią nam dzisiejsze teksty w ten zimowy dzień, że kiedyś przyjdzie, nie wiemy kiedy, i staniemy przed Nim. W pokorze, milczeniu będziemy, nie będziemy mogli odpowiedzieć ani na jedną rzecz, ani na jeden zarzut z tysiąca. Życzę Wam, drodzy, żeby taki ten dzisiejszy dzień, wiem, że jest to dzień pracy, dzień różnego rodzaju zajęć, ale stał się takim dniem wyciszenia, milczenia i w milczeniu rozmowy z Panem Bogiem, ale też zauważenia tego wszystkiego, tych wydarzeń, wobec których trzeba nam głośno wołać i nie milczeć. Życzę dobrego dnia, pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niech strzeże serc i myśli Waszych w Jezusie Chrystusie. Amen.